Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałbym w tym tutorialu pokazać kilka takich prostych sposobów, jak można wymodelować zwykłą sprężynę. Wiemy oczywiście, że jeżeli dodamy do sceny zwykły obiekt typu plane albo jakiś podobny, to możemy użyć na nim bezpośrednio modyfikatora, który taką sprężynę może dodać. Ten modyfikator nazywa się screw, czyli skręcenie. I oczywiście on po dodaniu do takiej sprężyny nic ciekawego nie robi, ale to tylko dlatego, że zwyczajnie ten screw jest ustawiony na 0. Ten parametr tutaj określa, że to może być sprężyna. Oczywiście teraz wyszła jakaś taka śruba, ale jeżeli w trybie edycji ten mój plane ustawiony tutaj w środku przesunę na bok, to wtedy mogę uzyskać coś w kształcie śrubowej linii, która ustawia się tak, jakby to była sprężyna. Kontroluję teraz jeszcze odpowiednie przechylenia tego mojego plane'a, tak aby uzyskać minimalne jego deformacje, tak żeby tego kształt był całkiem fajny. Myślę, że to jest teraz w miarę fajnie zrobiony jeden skręt jakiejś takiej wielgachnej sprężyny. Oczywiście jest to bardzo słabo przybliżony kształt, on jest odsunięty od swojego centrum, no i tak naprawdę to tutaj można byłoby kombinować i poprawiać troszeczkę, zmieniając ilość iteracji na przykład, później przeskalować w dół, jeszcze trochę iteracji dodać, ewentualnie skalując w dół mogę zmienić skok sprężyny, ewentualnie tym parametrem screw mogę to zrobić, więc tu już jest taka prosta sprężyna. Jeżeli dodam dodatkowo jeszcze modyfikator subsurf, na przykład na poziomie 2, to proszę zobaczyć, jaka ładna sprężynka powstaje. Jest to elegancka sprężyna, której no, nie należy się aż tak bardzo wstydzić. Jeżeli dodam na przykład 10 iteracji, to mogę taką sprężynę później próbować na różne sposoby jeszcze powyginać. No, oczywiście nam zależy na tym, żeby robić sprężyny, które są powyginane. Właśnie. No dobra, ale jeżeli przeskaluję to teraz w dół, to ta sprężynka robi się dość krótka i wtedy ten skok mogę jeszcze bardziej zmniejszyć, uzyskując taką sprężynkę, jaką mamy na przykład w długopisach albo podobnych urządzeniach służących do pisania. Weźmy sobie, ustawmy to w miarę pionowo, tak żeby ta deformacja była minimalna. No i jest sprężynka. Oczywiście mogę dla niej włączyć coś takiego na zakładce Tools, jak cieniowanie Smooth. Ona wtedy wygląda bardzo ładnie. Mogę dla potrzeb wyświetlania w viewporcie włączyć dla niej Shading Matcap i wybrać jakiś taki w miarę błyszczący materiał. Jest elegancka sprężyna. Oczywiście to jest taka bardzo prosta rzecz. Teraz chciałbym pokazać, jak można taką sprężynę zrobić troszeczkę inaczej. Otóż możemy wykorzystać do tego celu również krzywę. W tym momencie zrobiłem to z pojedynczego plane'a. Ten pojedynczy plane jest tutaj, jest odsunięty od swojego środka i działa po prostu jako geometria, którą modyfikator screw później obraca dookoła osi Z, no i tworzy z tego geometrię dodatkową. Także widzimy końcowy efekt, który nijak się ma do tego plane'a na początku. Gdybym taką sprężynę teraz zastosował, no, przez naciśnięcie guzika Apply, to oczywiście wszystkie modyfikacje utrwalam wewnątrz siatki i ta siatka wygląda teraz tak. To jest jedna ze sprężyn, którą można łatwo i szybko wymodelować. Kolejny rodzaj sprężyny, który możemy sobie wymodelować, to jest sprężyna, która powstałaby na przykład z krzywych. Krzywe doskonale nadają się do robienia takich rzeczy, chociaż może ich używanie nie jest takie proste jak używanie meshy. Jeżeli dodam sobie krzywą typu circle, zwykłą krzywą typu circle, to widzę, że ona ma tylko 4 wierzchołki. I z takiej krzywej możemy bardzo łatwo zrobić sprężynę, która będzie podobnie wyglądać, a może nawet jeszcze być ładniejsza niż tamta, którą miałem poprzednio. Na początku naciskam Alt-C, aby przerwać cykliczność tej krzywej. Można to również zrobić w ustawieniach krzywej, tutaj gdzie jest Cyclic w Active Spline w takim panelu. I teraz jak już nie ma tej, powiedzmy sobie, cykliczności, to w widoku od przodu mogę delikatnie poprzesuwać te wierzchołki, które chciałbym mieć trochę wyżej. Zrobię to w takich dużych oczkach siatki, czyli tutaj przesunę je do góry z dużym skokiem. Tego teraz odznaczę, pozostałe dwa przesunę do góry i teraz tego odznaczę i przesunę go do góry. Uzyskam dzięki temu taki dziwny, rozciągnięty kształt, który jest pewnym segmentem mojej przyszłej sprężyny. Teraz w trybie edycji skopiuję dokładnie wszystkie te elementy i umieszczę je, przyciągając do siatki, wyżej. O tu. I mogę to później powtórzyć, umieścić je tutaj. I to jest moja sprężyna. Może ona na taką nie wygląda, ale teraz trzeba do niej dodać jeszcze kilka rzeczy. Na przykład trzeba połączyć te dwa wierzchołki, które są tutaj, za pomocą klawisza F od Make Face. Jeżeli to zrobię, to automatycznie te uchwyty się dostosują do nowego kształtu, no i będę miał jakiś kawałek sprężyny. Teraz taką sprężynę mogę przeskalować. Jeżeli wcisnę na klawiaturze kropkę, wtedy będę skalował wokół kursora 3D, a więc wszystkie elementy w osi Z mogę ścisnąć i przeskalować tutaj do samego dołu, na przykład w ten sposób. Zrobiłem to w siatce, a więc mogę znowu zaznaczyć wszystkie elementy i przesunąć je do góry, aż do jakiejś wysokości,
i ustawię je dokładnie na tej wysokości. Tak, myślę, że tutaj powinny stać. Jeszcze się przyglądam, jak zrobiona jest ta sprężyna, ponieważ ona powinna być w miarę symetryczna. Zobaczmy, czy to będzie wystarczające, żeby połączyć i uzyskać symetrię. Wydaje mi się, że tak, ale może jest tutaj jakieś załamanie, nie wiem. No dobrze, mam tutaj skopiowanych kilka takich segmentów. Teraz skopiować te segmenty mogę do góry znowuż kolejny raz i kolejny, aż w końcu uzyskam całkiem fajnie zrobioną sprężynę. Teraz połączę jeszcze te dwa elementy. Jeżeli któryś z nich połączę krzywo, wtedy nachylenia tych osi tutaj się zmienią i będę widział jakiś błąd. No i dobra, mam teraz sprężynę w postaci takiego zwykłego, no powiedzmy sobie, sznurka. Aby ta sprężyna nabrała rzeczywiście ogłady i żeby wyglądała ładniej, mogę dla niej w zakładce shape zmienić wypełnienie na full i za pomocą panelu geometry zwiększyć jej troszeczkę głębię. Głębia sprężyny to jest oczywiście grubość tej nitki, która ją wcześniej tworzyła. No i teraz też mam sprężynę. Ona jest w dodatku jeszcze na końcach trochę powyginana, bo to jest nadal krzywa. Jeżeli wcisnę Alt-C w trybie edycji, to połączę koniec z początkiem i będę miał taki dziwny kształt. Więc można tutaj robić różne fajne rzeczy i to jest kolejny sposób na utworzenie fajnie wyglądającej sprężyny. Jeżeli teraz na nią popatrzę, każdy wierzchołek mogę osobno sobie powyginać. Mogę z nim cokolwiek zrobić, co będę chciał. Ok? Więc to może być sprężyna, która jest lekko podeformowana, na przykład w ten sposób. Bardzo prosty sposób, bardzo prosty tutorial. No i myślę, że to jest wszystko, co można powiedzieć. Ale gdybym jeszcze wrócił do swojej sprężyny zrobionej z mesha, to można tutaj się z nią trochę pobawić. Na przykład proszę zobaczyć, że ona ma tutaj prostokątne ściany. Jeżeli nacisnąłbym teraz Alt-P w trybie edycji, to te ściany mogę dodatkowo porozcinać takimi czterema trójkątami. No i to powoduje, że pewne wierzchołki na powierzchni mają więcej połączeń niż na przykład inne. Na przykład ten zaznaczony wierzchołek łączy się tylko z czterema ścianami. Ok? Więc teraz, aby zrobić coś z tym ciekawego, mogę nacisnąć Shift G i zaznaczyć wszystkie wierzchołki, które mają taką samą ilość dołączonych ścian. To są właśnie te wierzchołki, które są tutaj. Jeżeli teraz wezmę, wcisnę coś takiego jak X i wezmę sobie Edge lub skasuję, w tym momencie zostają mi tylko takie ukośne linie, co powoduje, że moja sprężyna wydaje się zrobiona z takiej ukośnie rozciąganej siatki. A samo to z siebie już jest całkiem fajnym efektem. Mogę teraz zaznaczyć wszystkie wierzchołki, nacisnąć Ctrl-Shift-B, aby je za pomocą operacji Bevel troszeczkę rozciągnąć i zobaczcie, to tworzy mi taką fajną mozaikę na powierzchni. Dodatkowo powoduje, że ta moja sprężyna wydaje się zrobiona tak jakby z jakiegoś włókna węglowego czy czegoś podobnego. W każdym razie z jakiegoś takiego materiału, który przypomina troszeczkę sześciokąty. To jest bardzo ciekawy efekt geometryczny. Oczywiście tak złożony obiekt będzie trudny w teksturowaniu, ale mogę wykorzystać tutaj tekstury proceduralne. No i to wszystko. Dziękuję. Sprężyna jest jak ta lala z brodą, każdy widzi. Do zobaczenia.